Dawidzie, ty jesteś bardzo aktywny na Snapchacie. Powiedz, skąd taka potrzeba w tobie dzielenia się wszystkim? Bardzo lubię Snapchata i powiem ci szczerze, że Snapchat bardzo uaktualnił mój wizerunek w mediach, się okazuje. Po tym, ile maili dostaję, jaki jest odzew na Instagramie czy na Facebooku po moim Snapchacie, to jest niesamowite. Ja w ogóle zrobiłem to dla takiego raczej poznania kolejnego social media, żeby zobaczyć, na czym to polega. To jest nowe medium. To są takie media, które teraz powstają. Powstało dużo nowych, fajnych mediów, które są bardzo emocjonalne. Jedną, wiesz, przykładasz smartfona tutaj do serca i on wtedy nagrywa. Widzisz to, co tak naprawdę czujesz. I na tym to ma polegać. Bez filtrów, bez ulepszeń zdjęć, wszystko naturalne. Tak dałem się poznać swoim snapchatowiczom. Coraz więcej odsłon. Już mam kilkadziesiąt tysięcy. Aż na Snapa mam tak naprawdę miesiąc, więc to jest super. No jestem mega tym zachwycony. A ile takich filmików dziennie nagrywasz? Słuchaj, no żeby Snapchat był w miarę aktywny, żeby był kolorowy i atrakcyjny dla widzów, musisz nagrywać, podejrzewam, według mnie minimum 10 snapów dziennie, czyli 100 sekund czasu na to poświęcić. To naprawdę nie jest dużo, a wielu ludziom można coś fajnego pokazać.